Nazywam się Klaudia Drat, jestem numer 4. Urodziłam się w Stanach, obecnie mieszkam w Itasce, ale pochodzę z Polski, z Radymna. Obecnie chodzę do szkoły, do College of DuPage, będę na trzecim roku. Uczę się na fizjoterapeutkę, chcę skończyć doktorat i ewentualnie otworzyć swoją klinikę w Wrocławiu. Uwielbiam strasznie sportowe motory i samochody. Bardzo lubię chodzić na siłownię i biegać. Zdecydowałam się wejść w ten konkurs, bo myślę, że ja bym dobrze reprezentowała Polaków z Illinois. Według mnie Miss Polonia to powinna być ambitna, musi być naprawdę otwarta, miła dla wszystkich i musi być pewna siebie. Ona też nie może być aż taka pewna siebie, bo ona nie może być pyszna, musi być mądra i inteligentna. Moim wzorem to są moi rodzice. Od małego to moi rodzice zawsze mi mówili, żebym nigdy się nie poddała i żebym zawsze walczyła do końca, nawet jeśli zabraknie mi sił, jak zdecyduję się na coś, żebym szła pełną parą i żebym się nie poddała.